Jeszcze kilka lat temu w Pieszycach o takim żłobku i przedszkolu można było tylko pomarzyć. Dzięki pozyskaniu zewnętrznych funduszy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego, już niebawem mieszkańcy będą mogli korzystać z nowoczesnego i dobrze wyposażonego obiektu. Tego zdecydowanie potrzebowały Pieszyce. To rzeczywiście 2000 metrów kwadratowych bardzo nowoczesnego budynku. Budynku, który jest już gotowy. Czekamy tak naprawdę na to, żeby się już przeprowadzić z naszych dwóch budynków przedszkolnych i zacząć tutaj funkcjonować. Uzyskaliśmy już również pozwolenie na użytkowanie tego budynku, więc jesteśmy w pełni przygotowani do tego, aby rozpocząć się w tym budynku pracę, Ale zanim to nastąpi, przede wszystkim chcielibyśmy zaprosić naszych mieszkańców, żeby zobaczyli, co udało nam się stworzyć. Na co wydatkowaliśmy częściowo pieniądze również gminne, bo przypomnę Państwu, że pozyskaliśmy na budowę tego budynku, żłobka i przedszkola kwotę ponad 6 milionów złotych, ale ponad 3 miliony złotych dołożyliśmy z własnego budżetu, z budżetu gminy Pieszyce i to są pieniądze naszych mieszkańców, które wydatkowaliśmy na bardzo dobry cel, bo Pieszyce potrzebowały takiego żłobka i takiego przedszkola. Więc, Szanowni Państwo, już dzisiaj pragnę Państwa zaprosić. 3 kwietnia w godzinach między 12 a 17 do tego, żeby móc obejrzeć sobie bardzo dokładnie cały obiekt, zapoznać się z nim, zobaczyć na co wyda wydatkowaliśmy te pieniądze, ale przede wszystkim w jakich warunkach w przyszłości już niedalekiej będą się wychowywały nasze, nasze pieszyckie dzieci. Więc serdecznie zapraszam 3 kwietnia między godziną 12 a godziną 17. Będziemy też Państwa informować i przypominać jeszcze o tej, o tej dacie. Budynek bardzo bardzo duży, składający się z dwóch części, z części przedszkolnej, w której znajdują się cztery sale przedszkolne na parterze budynku i cztery sale przedszkolne na piętrze budynku i część żłobkowa, jest zupełnie zlokalizowana na parterze budynku z czterema salami żłobkowymi, z częścią zaplecza kuchennego, no i oczywiście z częścią administracyjną. To bardzo dobrze wyposażony budynek, bardzo pięknie zbudowany. Jesteśmy naprawdę z niego bardzo dumni. Myślę, że będziecie Państwo w stanie również dojść do takiego wniosku, jak tylko pierwszy raz przekroczycie próg naszego przedszkola i żłobka. Budynek to jedno, ale wyposażenie to drugie. Udało się Wam pozyskać promesę na wyposażenie z programu Maluch Plus? Zdecydowanie tak. Oczywiście w dużej części będziemy bazować na, na wyposażeniu, które już mamy. Nasze wyposażenie, które dzisiaj mamy w żłobku i w przedszkolu, absolutnie nadaje się do tego, żeby je wykorzystać i to na pewno uczynimy. Ale udało nam się również pozyskać kwotę prawie 250 tysięcy złotych, za którą to dokonamy nowoczesnego i znowu nowego wyposażenia, Szczególnie części żłobkowej, ale też części sal sensorycznych, również placu zabaw na zewnątrz. Więc to jest bardzo, bardzo potrzebny zastrzyk, bardzo poważnej gotówki, który pozwoli nam jeszcze lepiej wyposażyć obiekt i jeszcze lepiej go przygotować na właśnie dla naszych dzieci, które za chwilę rozpoczną tutaj swoją przygodę z edukacją. Przypomnijmy, ile dzieci znajdzie tu opiekę. Mamy ponad 40 miejsc w żłobku i to na pewno odpowiada oczekiwaniom naszych mieszkańców i ponad 200 miejsc w przedszkolu. I również nie mam co do tego wątpliwości, że to w zupełności zaspokaja potrzeby mieszkańców pieszyc. W pierwszej kolejności mieszkańcy pieszyc, ale jeżeli ktoś spoza pieszyc będzie chciał tutaj swoje dziecko zostawić, jest taka szansa? Zdecydowanie tak. Dopóki nie, nie skończą nam się te wolne miejsca, będziemy na pewno otwarci. Również na, na tych wszystkich, którzy może pracują w pieszycach, może przebywają w pieszycach i chcieliby, aby właśnie w tym budynku ich dziecko tą przygodę z edukacją rozpoczynało. Tym bardziej, że bardzo ważne jest to, że bazujemy na własnej, na własnej kuchni, nie bazujemy na cateringach, będziemy przygotowywać dla dzieci zdrowe, smaczne posiłki właśnie tutaj, zarówno ta część żłobkowa, jak i część przedszkolna będzie obsługiwana przez naszą własną kuchnię, a to dzisiaj bardzo ważny element: zdrowe jedzenie i zdrowe podejście do życia. Z pieszyckiego przedszkola z pewnością najbardziej cieszyć się będą najmniejsi mieszkańcy, którzy w komfortowych warunkach będą się edukować i spędzać mile czas w oczekiwaniu na swoich rodziców.